milion pytań już miałam tego rodzaju. To są zarówno Norbi, jak i Rafał są bliscy mojemu sercu. Uwielbiam ich obojgu. Norbiego znałam już wcześniej, więc wiedziałam, że nie muszę się bać, bo jest to człowiek, który na pewno z humorem potrafi z każdej sytuacji, z każdej opresji wyjść. Więc jestem zadowolona zarówno z tej zmiany, jak i z tego, że za czas z Rafałem mogę być również się przyjaźnić poza tym programem. Nasza przyjaźń nadal trwa. Z Norbim przyjaźnimy się teraz jeszcze bardziej, bo jednak spędzamy z sobą bardzo dużo czasu, więc nie wybiorę. O, i zarówno Norbi, zarówno Rafał są bliscy mojemu sercu, więc chłopaki, kocham was. A jakieś różnice pomiędzy nimi? Na pewno Norbi jest większym wariatem, Rafał był trochę bardziej stanowczy i poważny, ale też potrafił dobrze zaszaleć, ale chyba to jest taka najważniejsza różnica. No i Norbi jest bardzo, bardzo otwarty do ludzi, nie mówię, że Rafał oczywiście nie, ale Norbi jest taki, że rzeczywiście każdy program zaczyna przytuleniem ze wszystkimi uczestnikami, co jest niesamowite, bo to łagodzi wszelki stres, także w tym to jest chyba taka różnica, która jedyna przychodzi mi do głowy. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.